aby podjąć próbę przeniesienia doczesnych szczątków dwóch biskupów podlaskiej diecezji, biskupa Jana Marcelego Gutkowskiego i biskupa Piotra Pawła Benjamina Szymańskiego. Obaj wspomniani biskupi zmarli na Wygnaniu. Pierwszy został pochowany na cmentarzu Czakowskim w Lwowie, drugi w krypcie kościoła Ojców Kapucynów w Łomży. Do krypty kolegiaty w Janowie Podlaskiej, pierwszej stolicy biskupiej zostali naszej diecezji, zostały sprowadzone doczesne szczątki biskupa Benjamina Szymańskiego i ziemia z grobu arcybiskupa Marcelego Gutkowskiego. Bardzo dziękuję na ręce wiceprowincjała ojców kapuczynów, prowincjałowi Andrzejowi Kiejza i zarządowi prowincji ojcom kapuczynom z Łomży za zgodę na przeniesienie doczesnych szczątków biskupa Benjamina Szymańskiego z Łomży tutaj do Janowa Podlaskiego. Dziękuję także wszystkim, którzy podjęli wiele trudu, aby sprowadzić doczesne szczątki biskupa Marcelego Gutkowskiego. Niech ich trud Pan Bóg wynagrodzi. Przygotowane dla niego trumnie została złożona ziemia z grobu z cmentarza Czakowskiego w Lwowie. Sama krypta i znajdujące się w niej trumny biskupów łódzkich i biskupa podlaskiego Józefa Twaruskiego zostały odnowione dzięki staraniom konserwatora zabytków pana Janusza Maraszkiewicza i pana Tadeusza Czosza, kierownika pracowni konserwacji zabytków, a także księdza proboszcza, dziekana i prałaka Stanisława Grabowieckiego. Bardzo im za to dziękuję. A dzisiaj w dniu pogrzebu biskupa Marcelego i biskupa Benjamina w Janowie Podlaskim są razem z nami arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita Lwowski, który naszej modlitwie przewodniczy. Jest nasz rodak, biskup radomski, biskup Henryk Tomasik, który wygłosił homilię pogrzebową. Jest biskup Antoni Dydycz, biskup Szerzer diecezji dobrzyczyńskiej, wywodzący się, podobnie jak biskup Benjamin Szymański, z rodziny kapucyńskiej. Jest biskup Piotr Sawczuk, biskup pomocniczy naszej diecezji. Są z nami przedstawiciele władz samorządowych, gminnych z panem wójtem. Są przedstawiciele kapituł naszej diecezji, księża, osoby życia konsekrowanego, alumni naszego seminarium duchownego. Są ojcowie kapucyni. Jest bractwo świętego Judy Tadeusza. I są przedstawiciele wierni naszej diecezji. Wszyscy czujemy się duchową rodziną zmarłych ojców diecezji. Wszystkim obecnym bardzo serdecznie za przybycie do Janowa Podlaskiego na dzisiejszą uroczystość pragnę wraz z księdzem biskupem Piotrem podziękować. I zapraszam do modlitwy o wieczne zbawienie biskupa Marcelego i biskupa Benjamina.